Siema, siema, jestem Rajo Dziple, to jest kolejny z naszej serii Podwórko, kolejny sezon osoby widzowie oraz Krzysiek, siemano. Siemano. Udało się dołączyć, jej, farmingowe serwery dalej są do dupy, ale jakoś się połączyliśmy. Szkoda, że Mariusza nie ma, no ale trudno się mówi. Ja coś muszę sobie tutaj zmienić, bliska chyba trochę znowu głośność tego radia, bo jestem jakiś nieskalibrowany. Dzisiaj fajna akcja, bo mamy już maj. Więc sianokosy robię ja, a Krzysiek będzie opryskiwać. Jeżeli, no potem się zamienimy, jeszcze dalej akcje będą leciały, także słuchajcie, na wstępie łapeczkę w górkę poproszę i będzie stacy, a my lecimy dalej. A Sumika też będzie stawić w sumie, a Sumika też, bo leci mi po 50 tysięcy, więc kto wie, nie? Co tam będzie się działo dalej. Maszyna zapalona, dalej gram bez kierownicy i traka, bo już nic nie mi dawałem. Przepraszam bardzo. Okej, okay, Krzysiek sobie, jedź, śmiało. Daję mu, no spokojnie. Ty jedziesz gdzie teraz? Na tą... No ja na pole 90, nie? Na tak, kukurudzę. Daliko. Okej, okay, więc to zrobiłem trochę głośno, czyli legutko ściszę. Bo ostatnio byłeś tak głośno, że... O matko, masakracja. No, widziałem to. Dobra, to Krzysiek pojechał sobie tam, my jedziemy sobie w tę stronę. No i co? Fajna sprawa, dzisiaj w końcu maj, sianokosy. Mamy w ogóle już 8 rok na tym sejwie, czaisz? To już nie jest tak, wiesz. Nie ma przelewek, no. Nie? Nie ma. 8 rok już, kurde. No, a miałeś tego moda, jak zaczynałeś od początku, czy nie? Tak, od zera, no. Od zera do farmera. Miałeś tego moda, jak zaczynałeś? A, nie, ja tego moda miałem później. Ale on już też liczy, wiesz, na podstawie no sezonu, tak, w sensie chodziło o to, czy dałoby się sprawdzić, na którym ja wbiłem, nie? Czy a, no jakbyś, ty pobierasz moda i by ci działał, to nie? W sensie, jak ja do ciebie dobiłem, na któryś byłeś tym, w sezonie jakby. A, nie wiem, a co? Nic, tak, chciałbym wiedzieć po prostu, nie? Się a to pytam. Po prostu coś tam było sprawdzić. Czy był ten mod już zainstalowany, jak ja do ciebie jak coś zawsze można by to zrobić, zawsze można by też po prostu odpalić sobie film i zobaczyć jak to tam, w którym filmie dołączyłeś, nie? Dobra. Więc tak, gdzie postanowiłem, że ciebie rodzi Holanda, mamy dużą łąkę do nie, koszenia, a więc... poczekaj, bo ci przerwę, zmieniałeś walutę i masz milion na koncie, czy nie? Bo matko, mam milion na koncie. A spokojnie, ja mam dalej złotówki, mamy 380 tysięcy. A ja wiem czemu tak jest, bo rodzicka zmieniam sobie waluty teraz i przelicznik walut trzeba wyłączyć, nie? Przelicznik walut. Kaj to jest. Złotówka, przelicznik walut. A jaką miałeś walutę? A, złotówki miałeś, tylko tak, miałeś tak, przelicznik tak. Walut. Bo ogólnie cały farming działa tak, że wszyscy robią zwykle bez tego, bez tej waluty, nie? Więc jeżeli to przelicza, to oczywiście spoko, że przelicza. Ale tak naprawdę... na przykład jeżeli przeliczymy sobie to, grając bez tego modu, to 60 kosztuje w farmingu jakieś tam 20 tysięcy euro, nie? No nie oszukujmy się, tyle w realu nie kosztuje, a z przeliczkiem modów to by kosztowało prawie 100 tysięcy, nie? więc ten modzik taki jest spoko, że przelicza, ale farming totalnie jest pod to dostosowany, nie? Dlatego gram bez tego przelicznika walut, nie? Także mamy 350 tysięcy na koncie, oczywiście przyszło nam znowu za mleko, bo nam przychodzi codziennie, oraz przyszło nam... za panele, nie? Tak, bo panele jeszcze działają, ale myślę, że w sumie mógł mnie Mariusz w konia robić tak samo jak z tą oborą, więc raczej nie będę tych paneli wyłączał, niech one są normalnie działają. Fakt, że dzwoniłem do tych ludzi, żeby sprawdzili, co z tymi panelami jest znak, ale nie odbierali ode mnie, więc może są po prostu zajęcia albo coś, no nie wiem, następnym razem gdzieś tam będę trochę więcej wiedział, nie? Także... to nie, bo niepotrzebnie na to 90, że... A co stało? Nie, że na to 90, żebym przyjeżdżał, żeby tu orka była, nie? I ty nie możesz. A, bo tam pojechałeś z chwastami. No właśnie. A tak, tam trzeba azot dawać. Dobra, trudno. Bo to ja pojadę na to 28, tam na to stojkę chyba teraz. No, nie. Dobra, to jest na 20, tam jest akurat kawałek pola, więc no ludzie. Będzie tak, że ogólnie Krzysiek to będzie przyjeżdżał koło mnie, więc ja się potem z nim zamienię, ja sobie siądę do jego maszyny, a on siądzie do mojej i tak wiecie, coś tam na was pozmieniamy, nie? Więc myślę, że jakoś tam spoko. Coś tam się uda tutaj wykombinować z tego odcinka. No i co, w końcu mam dużą fajną łąkę. Ja zawsze o tym marzyłem, żeby mieć taki spory kawałek, a tu w sumie kawałek łączony jest z czterech części, bo jednego pola 64, potem pola 63, tu jeszcze pola 65, no i jakby nie było lasu, który tu był. Więc myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Cześć Kuba, witam serdecznie. Skoro masz tyle pieniążków? No właśnie, sporo tego tworzy. A właśnie, promo pieniędzy, dzięki, że mi przypomniałeś, farmingowy potwór. Bo mam, chciałem was o coś zapytać. My bardzo dużo rzeczy teraz produkujemy. A to miód produkujemy, a to chlebki, nie, chlebki się nie, przepraszam, chlebki nie, to na osadzie. A to sery i tak dalej. Więc teraz rozkminiłem, może gdyby ustawić automatyczną sprzedaż tych naszych produkcji?
czyli na przykład mleko produkuje sery, znaczy mleczarnia produkuje sery, to na przykład, żeby te sery sprzedawały się automatycznie, co nie? Że nie tam raz w roku jedziemy sprzedawać, tylko po prostu stały dochód miesięczny byśmy mieli dosyć spory, nie? Co o tym sądzicie o czymś takim? To będzie ok według was, czy raczej taki pomysł słaby, nie? Bo na przykład mleko codziennie jest, się bardzo dobrze nam sprawdza, bo mamy fajny przychód pieniędzy. A na przykład co gdyby właśnie zrobić taki przychód? Mapa to kolonia. A co gdyby właśnie zrobić taki przychód stały z serów, nie? Serów i miodów, bo też możemy to zrobić, nie? Że one by się automatycznie sprzedawały. I to nawet nie byłoby takie głupie, wam powiem. Więc znacie, co to zrobić, żeby się automatycznie mleko przenosiło do tego, do mleczarni, nie? Nie, no to akurat wydaje mi się, że automatycznie słabo by wyglądało, nie? Jednak dobrze chyba jest tak, że sobie je zawieziemy jednak, nie? Bo też tak, wiesz, ogólnie bardzo dużo zarobiłem teraz pieniędzy, nie? Więc nie ma też to tak się iść full automat, bo jednak też trzeba trochę porobić, nie? Dobry pomysł według was. Cześć polski Patryk, no, więc myślę, że to też nawet nie było takie wcale głupie, nie? Powiedz coś teraz, bo tak już cicho byłeś znowu. No halo, halo. Jezu, jak ty cicho jesteś strasznie. To nic nie zrobiłem. To nie wiem. Jak wiesz, jak chcesz, miałem się cicho, nie? Może masz ten mikrofon na fazę i tak to słychać. No mniejsza, nie? No, więc sobie to ciśniemy. O, mam jeszcze wyłączony dalej ten. A co mam teraz? Aha, mam, dobra. Muszę w końcu sobie odpalić, znaczy razie wyłączyć gear tracka. Chociaż nie, niech będzie gear track włączony, bo i tak przecież ustawię sobie kierownicę od nowa, skonfiguruję wszystkie te przyciski, więc więc wiecie, no powiem szczerze, jeżeli ktoś robi reinstall farminga, no to to jest tragedia, nie? To jest tragedia z tym, ile trzeba rzeczy po prostu poprawić, ustawić od początku. O jest, nie? No ale musiałem to zrobić, może gdzieś ten farming będzie troszkę lepiej działać, bo mimo, że tam źle mi jakoś nie chodzi, to jednak czasami jest tak, że on sobie lubi gdzieś tam przybudzić, nie? Na tym polu też było w połowie orka, nie? I w połowie nie ma chyba tych nawet. Tak? Chwastów. No, no dobra, tam... A, tam tylko drogi był chwast, no tak. No dobra. To jak coś tutaj przyjedziesz zaraz, czy tam gdzie wiesz? Złapiemy tutaj... To w sumie wiesz co, jakbyś tam był, to zajdź na gospo, nie? I mógłbyś się w sumie podczepić do szesnastki, albo nie, do Masejka. Może tą zgrabiarkę, znaczy przesadzarkę? Od razu? Spoko, spoko. To byśmy też tutaj mieli trochę coś do roboty, nie? Ja na razie tutaj koszę, więc jak podjedziesz tutaj z opryskiwaczem, to się zamienimy akurat, nie? Spoko. Zapis ustawienia? Ale jak zapis ustawienia? To jest gdzieś w tym? Jak, na pewno jest jakiś picie konfiguracyjny, nie? Tylko pytanie, gdzie on jest, bo ja w sumie nigdy z tego nie korzystałem. I w sumie już teraz bez sensu jest, no bo i tak już go nie mam, nie? Miałem cały... wszystko już ogarnąłem. Tak, Marchewek, na YouTubku dzisiaj, ale to taki ostatni raz prawdopodobnie w tym miesiącu, no bo zaraz idziemy na Twitcha i wiecie, nie? Z tym opryskiwaczem czy na gosty zjechać, czy gdzie ci podjechać? Z opryskiwaczem? Jak coś to tutaj pod tą łąkę, nie? Bo i tak tutaj po drodze będzie trzeba pojechać na skórce. Dobra. Tak? Zapisujcie? Aha. To mi na przykład nic nie wyskoczyło, nie? Może dlatego, że mam bardzo farminga zmodowanego, nie? Jednak co jak co, dużo w tym farmingu mam pozmianych rzeczy, więc może dlatego. Może po prostu niemal zapisane w chmurze Steama, nie? Bo w chmurze Steama też się zapisuje się ustawienia i sajby. Czy ustawień? Zapisują. No. A może i tak. Sajby też. Nie? Może i masz rację. Oświetlenie twoje mam? No, czarnego, nie? O, krzykło elegancko sobie jedzie z tyłu. To troszkę podniosłem grafikę do góry. Mam teraz, bo miałem rysowanie obiektów na... O, tam się zatrzymaj, nie? Koło tego. To akurat wiesz co, że mnie turkę jakąś zrobił. Daj, żeby ci nie przeszkadzało za tym drzewkiem. Nie będzie przeszkadzać, nie? Chciałem też mnie turkę teraz zrobić jak coś, ale dobra, to może potem się zrobi. Właśnie, teraz byłoby dobrze zrobić mnie turkę. Mógłbyś trochę cofnąć się, Krzychu? To poczekaj, jeszcze trzecim podjadę i wtedy może co? Na trzy ciągniki będziesz miał. A, no tak chcesz zrobić, no dobra, jak będzie. Masajka się podprowadzi, no i będzie ginto. No, także coś miałem mówić, co mnie patrz. A wiesz, gdzie stoi przed trzęsarkę, czy nie? W tej oborze, nie? Tamtej, tej starej. Tam jakby w tej części się zdecydowało, nie? Kiedy PGR? Jak serwery będą farminga działały dobrze, nie? Bo jak na razie jest lipa. I to, że krzyknąłem teraz połączyłem, to dosłownie cud, nie?
bo normalnie by się nie dało. W ogóle to widzicie też taki trochę minusik lekutki, dlatego że ta trawa w tym miejscu jest trochę mniejsza. No oczywiście dlatego, że została siana później, bo na wiosnę, ale teraz sobie wyrównujemy jakby poziom i wszystko będzie cacy. Tutaj akurat dawaliśmy teraz full wapna, full azotu, więc powinno być jak najlepiej. Odnośnie szpakowa, zapraszam na Work in Progress, tutaj już tak jak piszecie. Najświeższe informacje tylko tam. Wiem, że może filmik nie jest najświeższy, ale najświeższe informacje posiada. Także tam, zapraszam, nie? Cześć Kasper. No, git. Też jakbyś mógł to cofnąć trochę się tym zestawem, nie? Co pryskiwaczem. Dobrze. Żeby stało bardziej na środku tego... Będzie git. Dobra, ludzie, to co? To możemy tak, zrobić tą miniaturę. Zaraz do was wracamy, jak już tam sobie siądę do maszyny kolejnej. No i nie będę tutaj tego przedłużać, nie? Także widzimy się za chwilę. Wracamy do was po cięciu, już ogółem całe te, także wziąłem sobie zatorka, no i jedziemy tam pryskać. Ej, sporo tego prysku ci poszło. No. Kurde, myślałem, że tak będzie ten. Malutko, a tu jednak kawał tego oprysku, no poszło, nie? No i tu widzicie właśnie nowy kawałek pola, no może nie nowy kawałek pola, ale kurde nasza. I to właśnie musimy pryskać trochę tych chwastów, bo potem słabo to będzie wyglądać podczas zbiorów. Ja wysoko postaram się dodać to już do mapy do nas. Te nowe teksturki kukurydzy, nie? Bo one chyba jeszcze nie są zbierane. No, spoko, spoko. Więc git by było, bo i tak teraz mapę mocno przerabiam, to wiesz. Siema Sebul, witam. Okej, okay, no i jakoś tam jedziemy sobie z tym opryskiem. No więc takie to tam jakieś, wiecie, akcje się tam powoli dzieją na tej kolonii. Niedługo będzie naprawdę się działo, więc śledźcie serię. Ja wiem, że może teraz te odcinki trochę niezbyt was zachęcają do oglądania, ale zaufajcie mi, że już niebawem naprawdę coś fajnego się pokaże i myślę, że no, wam się spodoba chociaż trochę, bo na tym siedzę dużo. Mapy to sporo też przerabiam, tylko po to właśnie, że ta seria nie była taka nudna. A i tak myślę, że jeszcze sporo przed nami atrakcji na tej serii. Więc git. W ogóle też tak ciekawie, że teraz mamy takie czasy, że nagrywanie zwykłych takich odcinków z gameplay już się nie przyjmuje, trzeba robić coś jeszcze, nie? Ja to zawsze starałem się robić takie odcinki, gdzie coś tam wam pokazuje, jakiś rozwój zachodzi na tych save'ach, ale teraz już w ogóle jest, dochodzi do tego takiej wstawki roleplayowej i w ogóle, nie? Trzeba się bez kitu starać, żeby takie serie robić. A jednak wiecie, znaczy ja mógłbym w sumie robić i odcinki bez tych wstawek, tylko że no właśnie był problem, że to były takie typowe czysty gameplay odgrzewany i raczej to nikogo nie interesuje już, nie? Bo każdy sobie potrafi sam gdzieś tam grać taki gameplayek. Oj, to będzie mi chyba, nie wyjdzie mi za ładnie. Dobra, trudno, sorry, że tak przez znak przejechałem. No co za motem te chwasty w placach? No, to jest modzik Precision Farming, nie? Nie, poczekajcie, bo teraz jest problem. Tak już tym helikopterkiem sobie tu przy śmigłowce moim przejadę. Dobra. O kurde, go raz, zawsze mam problem z tym teraz. Mod? Mod, no. No, Precision Farming oczywiście, nie? Na takie chwasty. Bardzo fajny modzik urozmaicący. Jak? Co się mówi? Urozmaicający? Nie. Tak, chyba tak. Urozmaica ci. Urozmaica mi po prostu grę. Zostawi to już logopedów. Logopedów, melepetów, wszystko. Dobra. Okej, okay, w sumie tak to ma być tutaj. Szczery z wami widzowie, to chyba mamy tu załatwioną sprawę, więc ja tylko... Więc nawet nie będę odwodzić tego ciągnika, tylko po prostu sobie zostawię go przy tym i zaraz będę ci pomagał tam strząsać, nie? Spoko. Riot, pomyśl, a później mów. Wiesz, mogę ci napisać, że najpierw pomyśl nad ortografią, potem pisz, nie? Ale nie będę taki wredny, więc nie będę odzywał się w tym temacie. Ale na przyszłość to później przez z kreską, nie? I piszę. No dobra, więc ciśniemy. W ogóle też fajny kawałek pola jest w tym miejscu, ale raczej nie będę już go kupować, bo to byłby naprawdę byczy. Chociaż cel jest taki, żeby całą mapę skolonizować, nie? No. Tylko też w pewnym momencie będziemy mieli już na tyle duże kawałki pól, że tych małych się nie będzie nam opłacało kupować, nie? Specjalnie? No to nie tak. Tak, tak. A ty czym jak uważasz właśnie? Na czym?
no nad tym, na co teraz powinniśmy dawać pieniądze. Mamy ich akurat dosyć sporo na koncie. Niedługopodobne inwestycje. Uwierzcie mi, że naprawdę inwestycje, które chcemy zrobić, pochłoną nas w tak dużej ilości pieniędzy, że dostaniemy znowu gołodupcami, nie? Ale nie chcę brać kryptu, obiecałem sobie, że już nie będę tego robić, więc... A co, niestety w cieniu. Więc będę robić wszystko tak, żeby tego kredytu po prostu nie brać, a zajmować się tylko i wyłącznie... znaczy obracać tylko i wyłącznie gotówkę, nie? No bo kredyt, wiadomo jak to jest, nie? Kredyt kredytem... Zawsze to też dużo... Ja bym to widział tak, żebym jakieś nowe zwierzątka widział, nie? Zamiast krowek coś jeszcze na przykład. No to tak, na pewno będziemy też chcieli ten uderzyć, nie? Ja właśnie w ogóle wcale myślałem nad owcami na przykład. Bo no, owiec praktycznie nigdy nie robimy, a owce to jest, masz jeszcze przecież wełna, a potem produkcja tkanin i ubrań, co nie? No. One tylko wymagają wody i tego, i trawy, czy nie? Ściana. No, więc no. Trzeba więcej trochę łąk poogarniać i byśmy potem mieli spoko opcje, nie? Mhm. Tylko pytanie, czy są jakieś fajne owczarnie takie w miarę polskie, bo takie głupie pastwisko... Chociaż, ej! Głupie pastwisko by było nawet spoko na jakichś takich terenach, które są, wiesz, mocno pod kątem gdzieś, nie? No. Bo wtedy nie tracimy za bardzo terenu takiego żyznego pod pola, tylko możemy gdzieś po prostu postawić sobie tako. A ma fajne miejsce na owce. No pomyślimy. Pomyślimy z tymi owieczkami, bo to nawet nie jest głupie, nie? Mhm. Albo jakoś to na produkcję, nie? Znaczy, no mieliśmy jeszcze kupować też skup, nie? Ten młyn. No. Więc też pewnie byśmy tam położyli w tą mąkę, a jak mąkę, to potem wiadomo, też jakieś chlebki byśmy robili sobie i kolejna kasa. Tylko się boję, że to zaraz szybko tak się rozwiniemy, że wiesz, że będzie już koniec serii, nie? A ja bym chciał trochę jednak do tych 200 odcinków dociągnąć, nie? Więc wiecie. Ej, tam zostało jeszcze 60? No mamy teraz 133 odcinek już był wcześniej, to jest 135 teraz. Mhm. W ogóle wejść, obczyć to, 135 odcinków, nie? Ja pierdzielę, jak to sobie tak policzysz, nie? Ile to czasu spędzonego tym wszystkim, no w sumie 285 godzin, nie? Więc jednak liczba mówi sama za siebie, że na sport się siedzi. Ale fajnie, no, nie? Jakoś tam też save i cała seria nie jest taka jak każda inna, tylko coś to przez co się dzieje, nie? Jak jakieś parciarskie lawety, afery, czy lewe dofinansowania, to jeszcze ten. To coś tu się dzieje, nie? Więc fajnie. No. Teraz to, ja muszę podczepić zgrybiereczkę pod New Holanda. Tak, zgrybiereczkę. Znaczy, wiesz co, w sumie jakbyś chciał New Holanda coś robić, to mógłbyś pojechać nawet już na drugą łąkę, nie? A, bo kosić się, tak? Tak, no bo tam też mamy do tego do roboty, nie? Dobra, to sobie poradzisz sam wtedy. A, tu sobie już ogarnę tym z przetrząsaniem. Hashtag tak jest, hashtag. Siema, kiedy mapa zielonka wychodzi do Permiga 22? 19 listopada, z tego co kojarzę. No ludzie, właśnie, bierzcie udział w konkursie, nie wiem czy ten film jeszcze jest, jak ten konkurs jest, ale powinien być. Bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę nagroda elegancka, można wygrać Farminga 22 Premium Edition, więc z 9 dodatkami. Nawet jeśli macie samego Farminga, to warto dla tych synopasów, bo też będzie mapa zielonka w tym, także naprawdę warto. Głównie myślę, że... Najlepsze dodatki, właśnie ludzie, jakie są według was najlepsze dodatki z tych wszystkich season passów, tych dwóch? Bo według mnie takim naprawdę spoko dodatkami jest DLC Horsz, z nową mapą pod PGR-ek, taki lekutki, więc jak ktoś chciał coś takiego większego, to Horsz bardzo fajnie oddaje. Oczywiście Kubota, jeszcze jest Silveran Forest, bardzo fajny dodatek, dodający też dużo rzeczy do farminga. No i ta zielonka, nie? Która będzie. A reszta? Govale Pack, Vermir, czy Antonio Carraro, takie raczej powiedziałbym średnie, nie? Czy na przykład High End Forage Update, znaczy DLC, nie? Też takie słabe, nie? DLC szpokowo jedynie git. DLC szpokowo, no w trakcie ten produkcji, z tego co wiem. Tam dogadałem trochę z tymi twórcami. A jaka cena będzie DLC-ka? Jeszcze nie zdradzili. czekają jeszcze, ale będzie zaporowa cena, no. Zobaczymy, co tego będzie. Tak, grałem, Artur, w CS2. Będzie też pogramy, coś tam dziubniemy. Ale zobaczymy, jak nam wyjdzie, bo dziś mamy sporo roboty tutaj na serii. Także jak skończymy w sumie tutaj, to można pójść na osadę i tam też trochę porobić rzeczy.
prostu nie myślałem już też, że nie opłacałoby nagrać odcinka. Ej, dzisiaj może jest taki stream, jakby skupił, że nagrałem same odcinki, nie? Bo naprawdę tego sporty wychodzi. Tylko już tak mam wrażenie, że chyba krzywo siedzę, nie? Może zobaczę tak, więc sobie... A jeśli tak? Cebulą, to możesz krzywo siedzieć. Nie, patrz tylko kamerka, wiesz? O, chyba teraz jest okej. Bo ja miałem tą kamerkę przychodzą pod... pod kierownicę, nie? Że siedzę trochę dalej. Więc przez co wychodzi o tak, nie? Jestem idealnie widać na środku. A teraz nie mam kierownicy, więc... Więc wiecie, lipa. Znaczy mam kierownicę, po prostu nie podpiętą, nie używano, o tak. Bo muszę ustawić od nowa przyciski, nie? Mega duży? Wiesz co? Może dlatego też ja po prostu się za nim tak, że ja... właściwie za nim zsuwam, nie? Gdybym tak usiadł prosto, to on by miał tak, nie? Poczekaj, jak sobie tak usiądę prosto, nie? O, obczajasz, nie? To już tak siedzę prosto, nie? Na tym fotelu. Tak się teraz nie, powinno po prostu siedzieć, rajot jest niski. Albo, znaczy to też jest druga sprawa, nie? Ale nie, fotel jest akurat taki, że jak siądę sobie tak prosto, to jest zgito, nie? I tak się będę z niego korzystać. Ale teraz sobie siądę tak, że wiesz, rozjadę się, nie? No to wiesz, to też jest trochę inaczej, nie? Ja kupiłem fotel na wyrost, żeby jakby co, to wiecie. Może jeszcze kiedyś wyrosnę, nie? Jeszcze się łudzę. Czekaj, bo ja nie w temacie. Jaki konkurs? No, na kanale masz u mnie. Przecież wszystko. To fajnie, nie w temacie, nie? Nie, nie mogę z wami, nie? Okej. Dobra, okay, słuchajcie. Widzę, że ta łomka jest tak krzywa, że nie kosi wszystkiego. Tak? Szarko boczna, jakby, no. A może spróbować w drugą stronę, nie? Przecież, cześć Piotr. No, ale przednia już bierze, to jest... To jest okej. Aha. Nie, bo ty pewnie jedziesz od tej strony, od... Zaraz sprawdzę, czy na pewno od tej strony. A nie, pojechałeś dobrze. To nie wiem, tak kółko i teraz jadę ten, w drugą stronę. Aha, okej. No, więc słuchajcie ludzie, będziemy powoli kończyć odcinek. Ja myślę, że więcej nie mam co pokazywać. Oczywiście będzie wszystko tutaj zagrabiane. Prawdopodobnie też sobie to już pozbieramy poza waszą obecnością, bo wiecie co będziemy robić. Spracujemy i zgrabimy tylko, nie? Nic szczególnego, za wiele to się nie będzie działo. Także ściana kłasu w tym roku, w tym sezonie będą pokazane na pewno. To was nic nie ominie. W sumie możemy zrobić tak, że teraz mamy jakby starać się na kosów, a w kolejnych sianokosach będę zrobić przez końcówkę, nie? Bo ja, jak mówię, robienie sianokosów na odcinku to jest takie cały czas to samo, nie? To nie ma za wiele nowej roboty. Oni tam myślę, że nie ma jakieś fajne, bo na przykład coś tam sypie, nie sypie fajnie. To sianokosy są takie same, nie? W ogóle mam wrażenie, że trochę za jasne są tekstury. Sprzęt jeszcze był, nie? Co? Żeby nowy sprzęt jeszcze był, to też co innego. No, jakby nowy sprzęt pokazany też tak, nie? No, także dobra, słuchajcie bliska. Dziękuję za uwagę, ja sobie tylko odpalę. O, takie coś, żeby było ładnie. Dzięki za uwagę do kolejnych odcinków z naszej serii z podwórka kolonisty. Zapraszam na kolejne materiały, wpadajcie na Twitcha. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Papa. Siemano. Siemano.